Dzień dobry Państwu, więc mówi, yy, teoria względności wypracowała narzędzia do analizy tego, co się dzieje na krzywy, w krzywych przestrzeniach, czy też na krzywych powierzchniach. No przedtem istniało takie narzędzie w postaci tak zwanej geometrii sferycznej. To taka dosyć ezoteryczna dziedzina nauki, którą się interesowali nawigatorzy, prawda? No a potem powstała geometria Limana, a ja prezentuję tę całą geometrię powiedzmy krzywych przestrzeni troszeczkę od innej strony niż to za, zazwyczaj jest prezentowane w książkach ponieważ mnie się wydaje, że taki sposób prezentacji jest dużo lepiej dostosowany właśnie do analizy tego, czym jest grawitacja. No więc na czym to polegało? Przypominam, że równania ruchu cząstki na której, czy tam ciała, na które nie działa żadna siła w prostoliniowym, inercjalnym układzie współrzędnych, no, wyglądają w ten sposób, że drugie pochodne są równe zero. I myśmy prze, yy, przepisali te równania do innego układu współrzędnych, takiego dowolnego, który nie jest inercjalny. Przy czym zwracam uwagę na to, że ten wskaźnik alfa tutaj przebiega, te, te wszystkie rachunki tutaj, które robię, robię, są ważne w dowolnej liczbie wymiarów. No ale myślmy sobie o czasoprzestrzeni czterowymiarowej. Już wiemy z poprzedniego semestru, że nie należy oddzielać... <tuszyk> czasu od przestrzeni, bo to jest jedna całość, czasoprzestrzeń, w związku z tym to są współrzędne nieprzestrzenne, a współrzędne czasoprzestrzenne. I tak jak ruch zazwyczaj, jesteśmy w takich sytuacjach inżynierskich, że tak powiem, przyzwyczajeni do tego, żeby opisywać zależnością trzech współrzędnych położenia od czasu, tak tutaj będziemy opisywali w takiej postaci, że to jest zależność czterech współrzędnych czasoprzestrzennych od jakiegoś czasu własnego. Prawda? Wyobraźmy sobie, że to dotyczy jakiejś rakiety, która porusza się w przestrzeni kosmicznej. No jak nie, nie działają na nią żadne siły, to tak wyglądają jej równania ruchu w układzie inercjalnym. A ten parametr, względem którego to opisujemy, no i tutaj różniczkujemy, to jest po prostu jakiś tam czas własny, który jest mierzony na pokładzie tej rakiety przy pomocy jakiegoś tam sensownego zegara. No i gdy przepiszemy te równania do innego, niekoniecznie laboratoryjnego, niekoniecznie inercjalnego układu współrzędnych, to te równania wyglądają w ten sposób, że tu jeszcze dochodzą, dochodzi taki człon zależny od pierwszych współrzędnych. O, to są te równania, i myśmy wyliczyli tę tablicę współczynników, to jest tak, taka tablica współczynników, prawda? Tutaj występują, bardzo, występują kwadraty y, współrzędnych y, prędkości. No lambda mówi, że to jest, to jest tablica współczynników przy tych kwadratach prędkości, która występuje w równaniu numer lambda, prawda? Teraz ta tabela została tak zdefiniowana, że to jest, to są drugie pochodne inercjalnego układu współrzędnych względem tego naszego układu współrzędnych, ale jeszcze pomnożone przez macierz pierwszych pochodnych, tylko taką odwrotną dx lambda po d, y, alfa i we wszystkich wzorach, które tutaj wypisuję, używam konwencji sumacyjnej. Bez niej życie jest smutniejsze po prostu. No, także tu jest sumowanie po wszystkich możliwych wartościach mu, czyli tu stoi podwójna suma, a tutaj no, to stoi pojedyncza suma, bo tu jest sumowanie po wszystkich wartościach tego wskaźnika alfa. No jak myślimy o czasoprzestrzeni, to to, to ten alfa przebiega alfa mu niu, przebiegają wartości od zera do 3. Tak na ogół numerujemy współrzędne czasoprzestrzenne. I grawitacja, zjawisko grawitacji Sformułowałem w ten sposób. Sformułowałem w postaci takiego zdania, które lubię nazywać, to jest mój wymysł, zasad, trzecią zasadą w wersji Einsteina. Trzecia zasada dynamiki w wersji Newtona mówi, że istnieje globalny układ inercjalny. To znaczy, istnieją globalne współrzędne w czasoprzestrzeni, w których ciało, na które nie działa żadna siła, porusza się według tego prawa. Otóż cała rewolucja einsteinowska w fizyce polega na tym, że nie ma wielkości globalnych, że cała fizyka jest lokalna, że my możemy robić doświadczenia. W, małym, w małej skali i abstrahować zupełnie od tego, co się dzieje na dalekich galaktykach. Prawda? No i w szczególności właśnie ta trzecia zasada dynamiki proponuję, żeby na nią patrzeć w ten sposób. Nadal tak jak mówił Newton, istnieje układ inercjalny. Ale uwaga, bynajmniej nie globalny, tylko taki punktowy. W każdym punkcie oddzielnie. Innymi słowy, istnieje, jak mamy jakiś punkt tej trajektorii, tej naszej rakiety, która leci, prawda, sobie swobodnie przez czasoprzestrzeń, to wokół każdego jego położenia w czasoprzestrzeni istnieje taki układ współrzędnych, że te równania spełniają to samo yy, są takie same, tylko że uwaga, tylko w tym punkcie, bo już za chwileczkę dalej nie. I pole grawitacyjne to jest nic innego jak właśnie to pole tych układów inercjalnych układów współrzędnych, które no, istnieje. Ktoś może powiedzieć, które Pan Bóg nam zadał albo Natura nam zadała, ale tak naprawdę to, to pole jest też dynamiczne, w związku z tym ono nie, nie należy patrzeć na geometrię tak statycznie, prawda, że jest jakiś świat jako miejsce, w którym dzieją się różne rzeczy i ten świat ma stałą, ustaloną, zadekretowaną geometrię i już koniec. Nie, tutaj czasoprzestrzeń jest powiedzmy tym miejscem, w którym się dzieją różne zjawiska fizyczne, ale jej geometria, ta geometria jest bogatsza niż to, co mówię tutaj, ale to, co mówię tutaj na razie, ten element, który nazywam polem grawitacyjnym, to jest właśnie to pole układów inercjalnych. Ona ma swoje, swoją dynamikę, no i ta dynamika w jakimś sensie jest tematem tego mojego wykładu, prawda? Zapewne Państwo przyzwyczailiście się do tego, że pole grawitacyjne to jest metryka, a ja tutaj zupełnie inaczej mówię. Oczywiście ten, ten mój wykład nie obala żadnej, żadnej poważnej książki z teorii grawitacji. To wszystko zbiegnie, natomiast proponuję ten sposób myślenia o polu grawitacyjnym. Pojawi się w pewnym momencie wszystko to, o czym Państwo kiedyś pewnie czytaliście na temat pola grawitacyjnego. Więc pomyślmy, co to jest układ inercjalny. Chciałbym powiedzieć, że pole grawitacyjne to jest pole układów inercjalnych, ale takich lokalnych. W każdym punkcie jest to inny układ inercjalny. No i teraz tak, chciałoby się powiedzieć, no to co to jest ten układ inercjalny? To jest ten inercjalny układ współrzędnych. No nie, dlatego że jeśli jeden układ współrzędnych spełnia ten warunek i jest inercjalny, no, to jego dowolna transformacja liniowa tak samo spełnia, prawda? Tak samo. Dlatego, że no, jeśli to pomnożymy przez dowolną, stałą macierz, to ponieważ ona jest stała, to pod to różniczkowanie można wciągnąć i znów te nowe współrzędne powstałe z tamtych przez liniową transformację też są inercjalne. Czyli to trzeba jakoś inaczej powiedzieć. Otóż dobrym językiem. Jest następujący. I tutaj dopiero wszystko, co powiedziałem do tej pory, to jest korepetycja z poprzedniego wykładu. Że układ inercjalny to jest klasa równoważnych układów współrzędnych w danym punkcie. Czyli mówimy, że jeden układ współrzędnych jest równoważny drugiemu układowi współrzędnych, ale uwaga. Równoważny tylko w tym jednym punkcie. M oznacza punkt czasoprzestrzeni, prawda? Bo wszystko, cała fizyka jest lokalna i wszystko się odbywa właśnie tak punkt po punkcie. Więc definiujemy matematycznie taką relację równoważności między różnymi układami współrzędnych w punkcie M. No układ współrzędnych w punkcie, to znaczy, że obejmuje otoczenie tego punktu, prawda? Otóż ta definicja tego, tej relacji definicja jest taka, że mówimy, że dwa układy współrzędnych są równoważne w tym punkcie, jeśli ich drugie pochodne na przykład y po x w tym punkcie liczone równają się 0, prawda? Już dalej na ogół nie, już dalej na ogół nie. Teraz tak, no to zrobiłem ja taką definicję i to jest bardzo, bardzo ładna struktura matematyczna, którą będziemy którą będziemy badali. Proszę państwa. Ci z Państwa, którzy troszkę liznęli matematyki takiej poważnej, to wiedzą, że do czego służą relacje równoważności. Do tego, żeby dzielić obiekty na klasy równoważne i na ogół w ten sposób definiuje się w matematyce nowe struktury, prawda? Co to jest liczba wymierna? To jest klasa równoważnych ułamków, tak? Dwie trzecie i cztery szóste i jeszcze <grymny> ile? Sześć. Dwie trzecie. No. Nie wiem, i 20 30, przepraszam bardzo, że mnie zatkało. To są po prostu pary liczb, prawda? To są pary liczb. A teraz równoważne pary liczb, to znaczy takie, że można od jednej pary do drugiej przejść poprzez rozszerzanie ułamka, czy skracanie. Definiują tę samą liczbę, prawda? To jest taka banalna rzecz, ale to jest standardowa technika matematyczna, że jak mamy w jakimś zbiorze relacje równoważności, to yy, można, to ten zbiór rozpada się automatycznie na klasy obiektów równoważnych, i właśnie. Ktoś tam dzwoni, tak? Yy, no trudno, spróbuję nie podnieść. Yy, mm, Każda z tych klas jest pewnym obiektem. I ja bym powiedział tak, klasa równoważnych układów współrzędnych to w punkcie M to jest układ inercjalny w punkcie M. No i ta trzecia zasada dynamiki według Einsteina mówi tak, istnieje. Nasza czasoprzestrzeń jest najeżona polem takich układów inercjalnych, tak? Wystarczy Nie, nie. Przepraszam, ja bardzo, bardzo Państwa przepraszam. Tutaj się zamyśliłem i popełniłem błąd. Nie układ inercjalny, tylko układ odniesienia. Przepraszam, odniesienia. Bardzo przepraszam. I dziękuję Panu za sensowną uwagę, bo to co napisałem było bez sensu. To jest układ odniesienia, prawda? W każdym punkcie mamy no, zbiór wszystkich możliwych układów odniesienia. A teraz z jakiegoś powodu ktoś, czy Pan Bóg, czy natura, czy dynamika pola grawitacyjnego, wybiera jeden z tych układów i to jest właśnie układ inercjalny. Czyli innymi słowy, co to jest pole grawitacyjne, no to jest taki wybór po jednym takim obiekcie w każdym punkcie. Na razie wszystko co mówię jest takie, prawda, bardziej dla humanistów niż dla matematyków, ponieważ nie podaję jeszcze dobrego opisu matematycznego i tak no, jak się ma jakieś obiekty, to chciałoby się je jakoś opisywać, różniczkować, całkować i zaraz to będzie. Już widać, że tutaj okazuje się, że właśnie ta tablica, która tutaj się pojawiła, to jest bardzo dobry sposób na parametryzowanie rozmaitych układów współrzędnych, ale najpierw musimy tutaj podgonić, że tak powiem, matematykę. Proszę Państwa, ja mówię relacja równoważności. Ale, ale, ale relacja równoważności, żeby była relacją równoważności, to ona musi być jaka? Symetryczna, zwrotna i przechodnia. No to proszę państwa, no zwrotna to ona jest, dlatego że względem siebie, jak tu wstawię y X względem X no to pierwsza pochodna x względem x, no to jest macierz taka yy, delta kronekera, prawda? Bo, pochod, bo pochodna yy, współrzędnej x, powiedzmy lambda względem x nu, to jest albo to samo, to jest, wtedy jest 1, albo coś innego, to jest 0, prawda? Czyli to jest stała macierz delta lambda nu, no to druga pochodna, jest 0. Czyli jest, czyli ten warunek to spełnia, ale no nie widać, żeby to było symetryczne, dlatego że tu jest ewidentnie niesymetrycznie napisane, tak? Y są u góry, a x -y są u dołu. No to właśnie musimy wykazać, że jednak jest to relacja równoważności. No to teraz troszkę prawdziwej matematyki się zacznie, czyli trzeba wykazać taki fakt, lemat, powyższa czy poniższa, tak jak na tablicy, powyższa relacja jest relacją, jest relacją równoważności. No. no to tak, zwrotna, no to ona jest, no bo jak pokazałem względem siebie, to ona przechodzi, czyli trzeba pokazać, że jest symetryczna i że przechodnia, prawda? No to najpierw, że jest symetryczna, prawda? Czyli, że jak to jest spełnione, to na odwrót też. No to to jest dosyć proste. Proszę Państwa, napiszmy sobie coś takiego. DY alfa po DX New. Ja tutaj sobie skorzystam z. Aha, dobrze, zrobimy tak. DX nu po dy beta. To co to jest? To jak powiedzieliśmy, to jest pochodna złożenia transformacji od y do x oraz transformacji odwrotnej od x do y. -ów. Czyli to jest pochodna transformacji. Od Y do Y. -ów. No czyli to jest, prawda? To jest to, co mówiłem, że te macierze są wzajemnie odwrotne. Czyli jak je pomnożyliśmy, no to wyjdzie macierz tożsamościowa, delta, alfa, beta, prawda? No to wobec tego, to wobec tego my, proszę Państwa, zróżniczkujmy to po. D, d, d po dx mu. Zróżniczkujmy to. No to, proszę Państwa, pochodna czegoś, co jest stałe, no to jest zero, nie ma o czym mówić, tak, więc to będzie zero. <laughs> No to jak mamy iloczyn, no tu jest jeszcze suma zaangażowana, prawda? No ale pochodna sumy to jest też suma, suma, bo tutaj sumujemy po x x'nu, prawda? No to tak, yy, korzystamy z yy, własności Leibniza, no więc najpierw ten to różniczkowanie padnie na pierwszy człon, a drugi zostanie, tak, czyli zostanie tak D2 po Dx, D2y alfa po Dx mu Dx nu, no a tutaj zostanie ta macierz, którą mamy Dx nu po Dy beta, no plus Teraz musimy zróżniczkować to. DY alfa po dx nu. Wy to są bardzo proste rachunki. One to, to są takie no, ćwiczenia z analizy pierwszej. A ja je specjalnie chcę tutaj wykonywać, żeby Państwu pokazać, no, że filozofia tego wszystkiego jest bardzo prosta i teraz trzeba zróżniczkować ten obiekt, prawda, te elementy tej macierzy po D, beta i zróżniczkować D po D X. No proszę Państwa, to, to tak nie za bardzo wiadomo jak różniczkować, ale trzeba na to popatrzeć, tak, że jak ja chcę różniczkować po y, to ja mogę najpierw zróżniczkować po dy y gamma, a potem dy gamma po dx mu, prawda? Widzicie Państwo, że ten operator to jest to samo co ten operator, prawda? Potraktuje, je, jeśli mamy funkcję na rozmaitości, to albo ją opisujemy w zmiennych x, albo w zmiennych y. Jak chcę zróżniczkować po zmiennych x, to mogę tę funkcję traktować jako funkcję od y i ją różniczkuję po y, a potem te y. Po x to jest wzór na pochodną funkcji złożonej, prawda? To jest bardzo ważna rzecz, że ten operator mogę zastąpić takim operatorem. No ale skoro tak... No to, to, to proszę Państwa, to, co to jest. To jest, najpierw będzie to druga pochodna x po y, no i jeszcze do tego jakaś macierz. Te macierze pierwszych pochodnych, one są bezpieczne, bo one są odwracalne. W związku z tym, jak yy, coś pomnożonego przez taką macierz jest różne od zera, to samo to też musi być różne od zera i vice versa, prawda? Dobrze, czyli w końcu o, ten cały człon to będzie nic innego jak tak dy alfa po dx nu, potem stąd wyjdzie jeszcze ta pierwsza pochodna dy gamma po dx nu, a to, co tutaj zostanie, to zostanie druga pochodna d2x new po dy gamma dy beta. Proszę nie warto już się więcej rozwodzić na tym, bo suma tych rzeczy Musi być równa 0. Prawda? To jest jakiś taki obiekt złożony z drugich pochodnych, a to jest obiekt złożonych z tych odwrotnych drugich pochodnych. Prawda? I teraz tak. Jak powiedziałem, te macierze są odwracalne. Więc mogę zawsze je przerzucić na drugą stronę. Jak ktoś chce powiedzieć tak mogę zlikwidować tę macierz, mnożąc przez macierz odwrotną. No to wtedy ta druga pochodna wyrazi się przez tę drugą pochodną i trzy macierze, które są odwracalne. A jak ktoś chce na odwrót, to na odwrót, tak? Że te dwie macierze, które są odwracalne, mogę obie strony pomnożyć przez macierz odwrotną i wtedy tę drugą pochodną mam wyrażoną przez tę drugą pochodną i jeszcze pomnożoną przez trzy macierze odwracalne, prawda? W związku z tym widać, że znikanie tego jest równoważne ze znikaniem tego. Jak to znika, to i to znika. Jak to znika, to i to znika, prawda? Tak. Czyli widać, że ta relacja jest rzeczywiście symetryczna. Jak zażądamy tego, to jednocześnie drugie pochodne xów po ykach też będą równe zero. No dobrze. Proszę za to jeszcze, nie będziemy tego za bardzo ciągnęli. Ja yy, zamierzam podesłać tym z państwa, którzy mają ochotę, jakieś takie fragmenty mojej książki, w której to wszystko jest dobrze przeliczone. Wystarczy się do mnie zwrócić e-mailem, to ja, to ja Wam prześlę te teksty. Ale po prostu chciałem zrobić troszkę tych rachunków, żeby jaki, jakiś taki zapach tego, o czym to jest, był Państwu dostępny. No to jeszcze Czyli to jest symetria. Symetria. No to symetria została załatwiona. No i teraz jeszcze została nam zwrotność. Proszę Państwa, czyli tak, przypuśćmy, że mamy. U... Słucham. Przepraszam, przepraszam, przechodność, przechodność. Nie, zwrotność jest oczywista. Przechodność. No więc proszę Państwa, przechodność. No to przypuśćmy, że mamy y, trzy układy współrzędnych. x, New. No oraz jakieś tam z hmm. no, powiedzmy tak. Staram, staram się, żeby te. Yy, Wskaźniki należały do różnych parafii, prawda? Takich, żeby, żeby te było z początku alfabetu, te jakoś tam ze środka, a te z końca. No nie jest to takie proste, bo jakby było ich więcej, to byśmy pewnie nie, nie nadążyli. No i teraz, proszę Państwa, i przypuśćmy, że. Te dwa są równoważne, to znaczy drugie pochodne y po x i jak wiemy równoważnie x'ów po y są w tym punkcie równe 0. No i to samo z x i z. -tami. Chcielibyśmy pokazać, że wtedy drugie pochodne x'ów po z'ach są równoważne. No właśnie, więc teraz musimy drugie pochodne z po xach X. Nie, przepraszam bardzo, po... Aha. Yy... Dobrze, nie, nie mogę korzystać ze swoich notatek, dlatego że tam mam inaczej, tam mam nieco inaczej, to może zróbmy tak. Nie, to niech będzie tak, że to jest równoważne i to jest równoważne i teraz będziemy chcieli pokazać, że y są równoważne z. -tą. Czyli wiemy, że między tymi dwoma układami współrzędnych zachodzi znikanie drugich pochodnych i między tymi i chcemy pokazać, że wobec te, że z tego wynika, że to znikanie tutaj będzie równoważne. No dobrze. No czyli chcemy pokazać, że d2y alfa po d z ro d z sigma, no że to jest 0, jeśli tylko te drugie pochodne i te drugie pochodne też są równe z. No i proszę Państwa, to jest cały czas ta sama robota, bo co to jest? To trzeba wziąć, że to jest druga pochodna. po to jest pierwsza pochodna po z tak d y alfa po d z sigma. I teraz, proszę Państwa, ten sam trik zrobimy, który poprzednio. Mianowicie od współrzędnych y do współrzędnych z, tak jak tutaj jest to napisane, przejdziemy przez współczes współrzędne x, prawda? Czyli... Robimy tak, że jeśli chcemy współrzędne y zróżniczkować po współrzędnych z, to możemy najpierw współrzędne y zróżniczkować po współrzędnych x, a potem te współrzędne x zróżniczkować po współrzędnych z. Dobrze, proszę Państwa? Czy to jest dobrze? No to jest dobrze, no to jest podstawowa umiejętność, której uczymy dzieci na, gdzieś tak w drugim semestrze pierwszego roku na analizie. Jak to umieją, no to już sobie dadzą rady z, do, z funkcjami wielu zmiennych, tak? Widzicie Państwo, prawda? Chcemy Y zróżniczkować po Z, ale w międzyczasie możemy traktować Y jako funkcję X, a dopiero te x'y jako funkcję Z. W związku z tym możemy najpierw Y zróżniczkować po X, ale po wszystkich możliwych, a potem każdy z nich zróżniczkować po tym konkretnym zecie, który tutaj jest, prawda? No i jak to umiemy, no to już cała reszta jest, że tak powiem, z górki, bo to jest ciągle ten sam pattern. Czyli ja to wpiszę. dx nu po dz ro razy dy alfa po dx nu. I to jest bardzo ważne, że tu jest sumowanie po tych wszystkich zmiennych pośrednich. No tak to, tak to ma właśnie być. No i teraz, proszę Państwa, teraz to już jest z górki, to już ciągle ten sam trik stosujemy. Przepraszam, co? A tutaj, tak, 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 bardzo przepraszam. Przepraszam bardzo. Tak, tak, oczywiście. No i teraz, proszę Państwa, no znów nie ma o czym mówić. Najpierw yy, stosujemy regułę Leibniza, prawda? Jak jest iloczyn, oczywiście to nie jest jeden iloczyn, to jest suma takich iloczynów, no ale różniczkowanie jest operacją liniową, to najpierw to różniczkowanie... Uderzy na pierwszy człon, a drugi zostanie, no to zostanie D2X new po DZRO DZ sigma razy. No i zostanie ta macierz, której się nie boimy, bo jest odwracalna. Więc jak się. Przez nią coś mnoży, to równie dobrze można i podzielić, czyli pomnożyć przez Macierz odwrotną. To jest jeden człon. No i tu już uprzedzam. My o tym wiemy, że to jest zero. Dlaczego? Bo to jest relacja między x a z. Xy są, czyli to już jest zero. O to się nie boimy. No, ale zostaje jeszcze drugi człon. Zostaje ta pierwsza Macierz pierwszych pochodnych, której się nie boimy ponieważ zawsze można przez nią podzielić, razy druga pochodna czego? dy alfa po dx nu. No, ale, ale tutaj co stoi? No, ma stać tamten operator różniczkowy, który brzmi d po dz ro. I teraz właśnie użyję tego samego triku. Jak ja chcę zróżniczkować coś po z, to ja mogę najpierw to zróżniczkować po x mu, a potem każdy ten x mu dopiero po z. Rho. Widzicie państwo? To jest dokładnie ten sam schemat, który już raz, raz użyliśmy, prawda? A ja a priori Mam różniczkować to po zecie, ale wtedy traktuję Z jako coś złożonego, prawda? Że najpierw po X, a dopiero potem po Zecie. No i widzicie, no, czyli tu dostaniemy drugą pochodną Y po X, no znów razy macierz odwracalna, prawda? Czyli widzimy, jeśli. y są równoważne z x, to drugie pochodne y po x są równe 0, czyli to jest 0. Jeśli x są równoważne z zami, to drugie pochodne x po z są równe 0, czyli to jest 0, czyli na samym końcu nam wychodzi, że to jest 0, a więc drugie pochodne y po z też są. Czyli widzimy, że jeśli Jeden układ współrzędnych jest równoważny z drugim, a drugi z trzecim, no to ten trzeci z pierwszym też jest równoważny. Widać, że to jest taka dość banalna technika różniczkowania funkcji złożonych. W ten sposób pokazaliśmy, że rzeczywiście, rzeczywiście te, to jest relacja równoważności. No i skoro relacja równoważności, to w każdym punkcie, jak sobie wymyślimy jakikolwiek układ współrzędnych, to to nam definiuje jakiś układ odniesienia. Wszystkie układy, które są z nim równoważne, to są układy odniesienia. I wśród tych wszystkich możliwych układów odniesienia w naturze jeden jest wyróżniony. I ten jeden wyróżniony to jest układ inercjalny. Teraz ci z Państwa, którzy troszkę yy, uczyli się jakichś abstrakcyjnych struktur matematycznych, to yy, dla nich tę sytuację można w ten sposób podsumować: że zbiór wszystkich możliwych układów odniesienia we wszystkich możliwych punktach no tej rozmaitości różniczkowalnej, tutaj w tym przypadku to jest czasoprzestrzeń, ale widzicie Państwo, to wszystko co ja mówię, to można uprawiać w zupełnie abstrakcyjnym języku, prawda? Że mamy rozmaitość różniczkowalną i na niej w każdym punkcie mamy zbiór wszystkich możliwych układów odniesienia. To coś takiego to ma strukturę tak zwanej wiązki włóknistej. Mianowicie tutaj jest M i teraz nad każdym punktem jest zbiór wszystkich tych możliwych układów odniesienia. Prawda? Każdy układ odniesienia to jest klasa równoważnych układów współrzędnych, prawda? I teraz co to jest pole grawitacyjne? To jest Ktoś wybrał w każdym punkcie jeden konkretny układ odniesienia i to jest ten układ właśnie inercjalny. O, I w tym punkcie wybrał jeden i w tym i w tym i w tym. No to tak symbolicznie narysujmy. To jest taki wybór. Po jednym z każdego tego włókna to się nazywa cięcie wiązki. Nie wiem, czy ktoś z Państwa miał do czynienia z takim, prawda? Czyli zbiór tych wszystkich możliwych układów odniesienia we wszystkich punktach ma strukturę tak zwanej wiązki włóknistej. Co to znaczy? Że to jest pewien zbiór z rzutowaniem na tę rozmaitość M. I wszystkie te, które są w jednym punkcie, stanowią. Coś takiego, co matematycy lubią nazywać włóknem. To jest włókno tej wiązki nad punktem. A teraz, co to jest cięcie? No cięcie, no to jest właśnie taki wybór po jednym z każdego włókna. No jeszcze by trzeba było powiedzieć, no dobrze, żeby to nie było jakieś takie wariackie, że raz tu, raz tu, żeby to było no jakoś ciągłe, tak? No to żeby to było ciągłe no to musimy jakoś zdefiniować jeszcze współrzędne na, tym, na, na tej przestrzeni wiązki. No i wtedy ciągłość, no to będzie ciągłość tej, tej powierzchni, prawda? To już wiemy, coś, co geometrycznie jest ciągłe, to jest coś, czego opis współrzędniowy jest ciągły, prawda? Ja tutaj staram się unikać takiego języka aksjomatycznego, ponieważ wiem, że to trochę odstrasza tych, takich ludzi, którzy no, wyszli od nauk przyrodniczych. Matematycy się lubują w takim języku aksjomatycznym, no ale tutaj trzeba, nie, nie ma żadnego. Prawda, w abstrakcyjnej y, rozmaitości obiekty ciągłe to są takie, że jak weźmiemy układ współrzędnych, to opis y, tego obiektu jest ciągły. No, nie ma o czym mówić. prawda? Dobrze. No to zrobimy przerwę i y, okazuje się, teraz klub programu polega na tym, że jak tutaj mamy układ współrzędnych X, Powiedzmy, no tu mamy układ współrzędnych X, to to automatycznie indukuje pewien układ współrzędnych na tej wiązce tych reperów czy tam jak to nazwać, no układów odniesienia na tej wiązce układu. I proszę państwa, ten układ współrzędnych te współrzędne to są właśnie właśnie te tablice, tablice o których tu mówiliśmy. No to jeszcze tylko zakończę czymś takim. To ilowymiarowa jest ta, to włókno, tylowymiarowa, ile współrzędnych wymaga do opisania. Okazuje się, że każdy punkt, każdy punkt tego włókna, czyli innymi słowy, każdy układ odniesienia w punkcie M jest jednoznacznie scharakteryzowany przez taką właśnie tablicę. Czyli innymi słowy, zadać układ inercjalny w jakimś układzie współrzędnych to jest po prostu w tym układzie współrzędnych zadać taką tablicę. No to w czasoprzestrzeni jak są cztery wymiary, no to lambda przyjmuje cztery możliwe wartości, ale to musi być symetryczne w tych dolnych, no to symetrycznych macierzy 4 na 4 to jest 10, no czyli to jest 40-wymiarowe włókno. Ale powtarzam, Wszystkie te rozważania są absolutnie uniwersalne. Można rozważać takie struktury na dowolnego, na rozmaitości różniczkowalnej dowolnego wymiaru. No ale na czas o przestrzeni to mamy tę wiązkę układów odniesienia. Baza jest czterowymiarowa, a włókna są czterdziestowymiarowe. Dziękuję bardzo, robimy przerwę.